Okej, okay, jesteśmy na kolejnej pięknej plaży Naihan Beach. Naihan Beach. Piękna plaża. Piękne wejście do wody. Piękne góry, piękna zatoczka i czyściutka woda. Piękna, czyściutka woda. Naihan Beach. Fajnie, fajnie. Mega. Tam byliśmy przed chwilą na tej plaży i teraz jedziemy dalej, a tu taki punkt widokowy. Wow. A teraz jedziemy dalej tamtą drogą na Rawai Beach. Wow, ale czad. Ale czad. I zaraz tamtą drogą. Naszą Hondą. Zjechaliśmy z tego punktu widokowego i jesteśmy na tej plażyczce na dole. To bardzo taka kameralna plażyczka. Bardzo fajnie. Nawet Polaków żeśmy spotkali. Bardzo przyjemnie, bardzo. Woda spokojna, nie ma fal. Enrique Iglesias. Można sobie kajaczki wypożyczyć. Na środku jakieś takie dziwne coś. I druga lewa strona. O, tutaj to jest jeszcze chyba ładniej. O, tutaj woda jest jeszcze spokojniejsza i przez to jeszcze czyściejsza.
bo się nie miesza z piaskiem. Pięknie, tu jest piękna zatoczka. Muszę wam powiedzieć, że na żywo robi robotę. To są chyba jakieś żarty, to chyba nie jest Rawaj Beach. Przecież ja tyle kilometrów na skuterze zrobiłem, całą wyspę przejechałem po to, żeby zobaczyć ten bałagan. Nie, no ja nie wierzę. No niby jesteśmy na Rawaj Beach, ale może to jest jakaś wioska rybacka w ogóle, się wydaje. I mam nadzieję, że może chociaż tam za tym cypelkiem coś będzie. Przecież tu nikogo nie ma, tu się nikt nie kąpie. Nawet nie ma gdzie się kąpać, bo nie ma w ogóle plaży. To tylko morze. A to zaplecze Rawaj Beach. My God. Oh my God. Ale porażka. No, z czegoś się ubrudziłem, nie wiem z czego. W każdym razie jesteśmy na stacji benzynowej. Zjeździliśmy pół wyspy, jeździmy już trzeci dzień i zatankowaliśmy skutera do pełna po ostatnim tankowaniu. Weszło za 60 batów. 7, coś tam, 8 zł. No to chyba trochę więcej, może z 2 litry. Ale pan mówi, że to litr. Dziwna sprawa. W każdym bądź razie jeździliśmy 3 dni, a dzisiaj to już w ogóle zjeździliśmy całą wyspę za 7 czy 8 zł. Kozacko, naprawdę. Kozacko mega.
No. Ale wszedł akurat do cienia. To jest właśnie Azja. Tutaj są pasy. A tutaj pani rozłożyła się ze swoim sklepikiem. A tam Thai Boxing Muay Thai. No i tak to wygląda. Fajnie, nie? Sklep na pasach. Tylko w Azji.